części szkolenia omówimy zasady oceniania zgodności z poleceniem. Jak już wiadomo, w tym kryterium bierzemy pod uwagę elementy treści i formy. W tym celu potrzebne nam będą tabelki A, B i C, które znajdziecie Państwo w informatorze. Zacznijmy od oceny elementów treści. Oceniając treść, bierzemy pod uwagę 5 elementów. Wstęp, pierwszy element tematu, drugi element tematu, podsumowanie oraz fragmenty odbiegające od tematu i lub nie na temat. Za poszczególne elementy treści można przyznać 0, 1 lub 2 punkty. Od 2015 roku z matury zostają usunięte połówki punktów. Przyjrzyjmy się, jak elementy treści oceniane będą dla poszczególnych form wypowiedzi. W przypadku rozprawki, aby uzyskać maksymalną ilość punktów za wszystkie elementy treści, wstęp powinien zawierać tezę zgodną z tematem oraz z treścią wypowiedzi. Prawidłowa teza zapowiada treść rozprawki oraz typ, czy jest to rozprawka za lub przeciw, czy rozprawka przedstawiająca opinię. Pierwszy i drugi element tematu należy omówić wieloaspektowo lub szczegółowo, popierając przykładami. Podsumowanie powinno być zgodne z tematem oraz treścią wypowiedzi. Oceniając element treści, zwracamy też uwagę, czy praca zawiera, czy też nie, fragmenty odbiegające od tematu bądź nie na temat. Jeśli w pracy, w poszczególnych elementach treści wystąpią jakieś uchybienia, wówczas będziemy odejmować punkty zgodnie z tabelą A. W przypadku artykułu prawidłowy wstęp to wprowadzenie zgodne z tematem, ale również ciekawe, zachęcające do czytania w ciekawej formie, np. pytania lub cytatu. Podobnie jak w przypadku rozprawki, pierwszy i drugi element tematu należy omówić wieloaspektowo lub szczegółowo, popierając przykładami. Podsumowanie powinno być zgodne z tematem oraz treścią wypowiedzi. Oceniając element treści, zwracamy też uwagę, czy praca zawiera bądź nie fragmenty odbiegające od tematu bądź nie na temat. Jeśli w pracy w poszczególnych elementach treści wystąpią jakieś usterki, wówczas będziemy odejmować punkty zgodnie z tabelą A. Jeśli chodzi o list, wstęp musi być zgodny z tematem i treścią wypowiedzi oraz zawierać cel, powód napisania listu. Przykład wstępu do listu, gdzie nie ma podanego celu, stąd ocena za to pod kryterium tylko jeden punkt, znajduje się w informatorze. Jeśli chodzi o ocenę pozostałych elementów treści, są one takie same jak dla rozprawki i artykułu. Proszę pamiętać, że przed sprawdzaniem prac maturalnych zawsze podawane są doprecyzowania w odniesieniu do poszczególnych tematów, więc na pewno i w roku 2015 będą takie szczegóły podane. Po ocenieniu elementów treści przystępujemy do oceny elementów formy, tabela B w informatorze. Za poszczególne elementy formy, a jest ich 4, można przyznać od 0 do 1 punktu. Każda wypowiedź, list, rozprawka i artykuł mają swoje charakterystyczne elementy formy i bierzemy je pod uwagę, przyznając punkty w pierwszym podkryterium. I tak, dla rozprawki jest to teza poprawnie umieszczona w wypowiedzi. W przypadku artykułu jest to tytuł, a w liście odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący. Pozostałe podkryteria to kompozycja. Oceniamy, czy wypowiedź zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie we właściwych proporcjach. Segmentacja, czyli konsekwentny układ graficzny pracy. Oraz długość pracy. I tutaj proszę zauważyć, że możemy przyznać jeden punkt, jeśli długość pracy mieści się w granicach 180 do 280 słów. Ostateczną ilość punktów za zgodność z poleceniem przyznajemy według tabeli C i sposób jej interpretacji znamy już z egzaminu ustnego. Jeśli uczeń uzyskał za element treści 7 punktów, a za elementy formy 3 punkty, to w sumie za zgodność z poleceniem otrzyma 4 punkty. Warto również zwrócić uwagę na niektóre punkty zawarte w uwagach dodatkowych, które są w informatorze na stronie 25. W szczególności punkty od 3 do 6.
Jeśli wypowiedź zawiera mniej niż 160 słów, przyznajemy 0 punktów za zakres i poprawność środków językowych. Jeżeli za wypowiedź przyznano 0 punktów w kryterium zgodności z poleceniem, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia, np. zdający napisał tylko wstęp, przyznaje się 0 punktów w każdym kryterium. Jeżeli za wypowiedź przyznano 1 punkt w zgodności z poleceniem, we wszystkich pozostałych kryteriach można przyznać maksymalnie 1 punkt. Mam nadzieję, że szkolenie, które właśnie Państwo zakończyliście, przybliżyło Wam obraz nowej matury z języka angielskiego, z którą zetkniemy się już w 2015 roku i pomoże w przygotowaniu uczniów do uzyskania bardzo dobrych wyników.